Największa podróżniczka wśród koronowanych głów. Miłośniczka historii, mitologii, kobieta walcząca o siebie. No po prostu cesarzowa Sisi będzie bohaterką tego odcinka podcastu o kulturze śródziemnomorskiej e, Lente, a z całą pewnością nie wiemy o niej wszystkiego. To fascynująca, niezwykła postać, warta odkrycia w podróży lub bez niej. Czy Sisi jest, była, jest ikoną kultury popularnej? Jest, ale ja o tym dzisiaj nie chcę, bo to już mnie szczerze mówiąc strasznie nudzi. No jak, a ja wciąż mi się wydaje, że ona jest nieodkryta jakoś tak na, na tym tle, bo stosunkowo mało o niej wiemy, ale każdy z nas wie, kim Sisi była. Każdy myśli sobie, że była księżniczką albo księżną. To jest jeden z takich pierwszych błędów, które ja wyłapałam szukając jakichś materiałów na stronach włoskich. Wszędzie o niej mówią Principessa Sisi. No gdzie ona była principesa? Ona była imperatrisze, czyli, czyli cesarzowa. Rzeczywiście tych tytułów miała więcej. Była na pewno jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w historii, fascynującą osobowością. Cesarzową, ale skoro mamy skupiać się na tych wątkach śródziemnomorskich, bo to jest nasza misja, to pominąwszy fakt, że była właśnie cesarzową Habsburgów, musimy powiedzieć, że była także królową Chorwacji, Dalmacji, Jerozolimy, wielką księżną Toskanii, księżną Modeny, Parmy, Piaczęcy, Raguzy, Zadaru, Trydentu, panią Triestu i ty mi mówisz księżną cieżką. Jak najbardziej, ponieważ Cieszyn w czasach Sisi był pod panowaniem Habsburgów, więc jeśli ona panowała ogólnie, to nad Cieszynem też. Ten Cieszyn się pojawia nie przypadkiem, bo to jest moje rodzinne miasto, w którym się wychowałam, więc ja tak odbija tutaj, tutaj do mnie i ja będę powtarzać na każdym kroku, że Sisi, zresztą także jej męża, jakby czci się w Cieszynie do dziś. W sumie jest też moją księżną. Jak ona to wszystko... Ogarnęła. To znaczy, czy to było normalne, że jak się było władczynią albo władcą, to miało się tyle tych wszystkich y, rzeczy i miejsc pod sobą i ludzi. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiały o Sisi jako o. Podróżniczce, bo to jest przecież temat naszego podcastu w tym roku. Ona była w ciągłej podróży podróży rozumianej i postrzeganej z wielu perspektyw podróży, która była dla niej na pewno ucieczką, jak zresztą jest dla wielu z nas ale także y, sposobem poznania innych światów, y, nowych środowisk, nowych ludzi, nowych kultur. Y, Myślę, że było w niej bardzo dużo zachwytu światem i takiej pasji poznawania, i, i to ją również poza tą potrzebą ucieczki do, do podróży prowadziło. To oczywiście wszystko nie wystarcza, żeby przedstawić ją w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej, ale wystarcza zdecydowanie fakt, że była postacią śródziemnomorską w sensie pewnej osobowości, pewnego, pewnego rysu osobowości oraz swoich pasji, zainteresowań. Oczywiście. Powiedzieć o kimś, że jest postacią śródziemnomorską, to jest wtłoczenie go w pewnego rodzaju sztuczną kategorię i, i ja sama, mimo że często się nią posługuję, e, zgadzam się z tym, e, bo też sądzę, że tak naprawdę ludzie są wszędzie tacy sami. Zawsze mówię, że zmieniają się tylko dekoracje, a, a człowiek pozostaje człowiekiem. Ale oczywiście w różnych częściach globu na różne elementy rzeczywistości pada akcent. E, jeśli próbujemy stworzyć taką kategorię jak jak człowiek śródziemnomorza jak jak postać, jak rys osobowości śródziemnomorskiej, to myślimy zwykle o osobie, która chce żyć blisko natury, która ma potrzebę um, szczerości, prawdy, bardzo bliskich kontaktów międzyludzkich, bo z tym nam się często może Śródziemne kojarzy, prawda? Z tą bliskością drugiego człowieka, z jakimś takim brakiem pewnych um, przeszkód w postaci um, nadmiernego używania form, jakichś konwenansów. Um, i taka właśnie była Sisi. I ona to wszystko miała na tym chłodnym Wiedeńskim Dworze. No, właśnie bardzo chciała mieć, a nie mogła znaleźć. I dlatego myślę, jej serce ciągle ją gdzieś tam w stronę południa gnało. Zaraz zobaczymy, jak próbowała sobie ten śródziemnomorski klimat odtworzyć na ziemiach środkowoeuropejskich czy północnoeuropejskich. Ale także opowiemy Wam i to w kolejnym odcinku, jak wyglądały jej śródziemnomorskie podróże. Mówisz o Sisi, że była podróżniczką, taką wytrwałą i z wielką pasją, i masz też taką ciekawostkę, o którą w, w życiu byśmy nie posądzili taką postać, jaką, jaką cesarzowa była. Co to jest i jak bardzo się łączy z Lente? <laughs> Wiesz, to tych ciekawostek jest sporo, bo Sisi była taką osobą, która lubiła yy, łamać konwenanse rozmaite. Ale jedną z ciekawostek, do których Ty tutaj chyba pijesz, jest fakt, że. W całkiem dojrzałym wieku, bo miała już wówczas ponad 50 lat, postanowiła zrobić sobie tatuaż. Czytałam w różnych opracowaniach, że tych tatuaży miała zresztą później więcej, że, że tak powiem, wciągnęła się w ten proceder. Natomiast to, co interesuje nas teraz, to fakt, że najprawdopodobniej miała na łopatce tatuaż w kształcie kotwicy. I to rzeczywiście jest frapujące, bo ta kotwica, tak jak Sisi, jest takim bardzo niejednoznacznym znakiem. Mnie ze względu na obecność w logotypie Lente, który wymyślił wenecki drukarz Aldus Manucius, ta kotwica kojarzy się z pewnością, właśnie z takim zakotwiczeniem w rzeczywistości, jest takim symbolem rozwagi, pewności, stałości pewnej. To są wszystko te, takie rzeczy, których w moim odczuciu w życiu Sissi bardzo brakowało. Yy, ona była bardzo niespokojnym duchem, i wszystko wokół yy, tym swoim duchem poruszała, tak więc w jej życiu myślę właśnie tej stałości, pewności, jakiegoś oparcia bardzo brakowało. Yy, z drugiej strony, z tego, co przekazują nam źródła, wiemy raczej, że jeśli zdecydowała się na taki tatuaż. To nie po to, żeby pokazać właśnie, że szuka w życiu stałości i zakotwiczenia, ale po to, żeby pokazać, jak bardzo kocha podróże, jak bardzo kocha morze, jak bardzo właśnie ciągle ją gdzieś gna. I ta kotwica ma być tutaj takim marynistycznym symbolem, po prostu odnoszącym się właśnie do. Do dalekich wojaży, do, do żeglowania, do poznawania tego, co gdzieś tam właśnie za morzem. W związku z tym mamy tutaj taką, taką dwuznaczność, i, i myślę, że to w ogóle świetnie Sissi jako postać charakteryzuje. No dobrze, to teraz CC w kilku faktach niezbędnych do tego, żeby tej postaci przyjrzeć się z bliska. Jak już powiedzieliśmy wcześniej. Sisi, jeśli spojrzymy na jej e, biografię, e, no nie urodziła się nad Morzem Śródziemnym, daleko jej do tego. Urodziła się w Bawarii e, w Wigilię 24 grudnia 1837 roku. Jej ojciec zresztą nazywał ją e, przez całe życie świątecznym prezentem. E, wychowała się również e, daleko od, e, od klimatów południowych, bo wychowała się w Monachium, w pałacu Herzog Max, który Oczywiście, to, to trzeba oddać mu, był wzniesiony w, w stylu włoskiego renesansu. Takim miejscem bardzo jej drogim, w którym spędzała dużo czasu cała jej rodzina, głównie w okresie letnim, był zamek w Posenhofen, to jest taka miejscowość 30 km od Monachium. Też architektonicznie, chyba i klimatem, niezbyt przypominający jakieś rezydencje południowe, natomiast było to miejsce, w którym Elżbieta, bo tak myślę, że wreszcie musimy to podkreślić tak miała na imię postać. <grystanie> <grystanie> no dobrze, rzeczywiście chyba nie powiedziałyśmy Elżbieta bawarska. Elżbieta bawarska, tak tak naprawdę nazywała się Sisi. Sisi to jest takie przezwisko, które nadano jej w rodzinie. I też podzielone są zdania co do tego, czy ona rzeczywiście je lubiła, czy nie. Zdaje się, że miała sympatię do tego, do tego przezwiska, ale z drugiej strony chyba czasami troszkę ją męczyło. Tak to chyba w ogóle zresztą jest z przezwiskami, że, że to wszystko zależy do okoliczności i tego, kto, kto dane przezwisko wymawia, prawda? W różnych ustach może różnie brzmić, brzmieć. Zdaje się, że czasami miała pretensję, że, że ją upupia, jakbyśmy powiedzieli, prawda? po gąbrowiczowsku, to znaczy, że gdzieś tam. Hmm, brzmi infantylnie, tak? Natomiast rzeczywiście tak ją bliscy nazywali. E Sisi, w tym Posenhofen, o którym wspomniałam, w tym zamku, żyła w ogromnej bliskości przyrody. Od dzieciństwa bardzo dużo jeździła konno, to była też taka pasja, którą od ojca przejęła. Uwielbiała włóczyć się po, po okolicy, uwielbiała chodzić po lesie, przytulać się do drzew. Przyroda była bardzo, bardzo ważna w jej życiu. I ta młodość. Wydaje się, że bez chociaż w, w dzisiejszych opracowaniach coraz częściej e, spotykamy się z takim stwierdzeniem, że, że to wcale nie była młodość tak bardzo różna od, od młodości innych e, arystokratek e, w jej czasach. To nie jest tak, że jej można było e, nie wiadomo co, że żyła w jakimś kompletnym rozprzężeniu, z dala od etykiety, to nie było tak. Natomiast rzeczywiście żyła blisko przyrody i miała pasje, które, e, które kultywowała. To wszystko skończyło się dla niej w bardzo młodym wieku, bo była wówczas nastolatką, kiedy zaręczono ją z cesarzem Franciszkiem Józefem, który był zresztą jej kuzynem i bratem ciotecznym, bo ich matki były siostrami rodzonymi. I ta nastolatka wychowana właśnie no mimo wszystko w jakimś takim dosyć otwartym domu, Weszła rzeczywiście na ten zimny Habsburski dwór. Była do tej roli nieprzygotowana, była młodziutka, zdaje się dosyć naiwna, romantycznie nastawiona do życia i zdecydowanie rzucona na głęboką wodę bez żadnego, bez żadnego przygotowania, właśnie. Myślę, że towarzyszyło jej w tym wiele romantycznych oczekiwań. Ciekawą informacją jest fakt, że w zamyśle matek narzeczoną cesarza, a później cesarzową, miała zostać Helena, siostra Elżbiety, która była uważana za taką bardziej stateczną, starszą przede wszystkim siostrę, ale również osobowościowo chyba bardziej nadającą się do, do pełnienia funkcji publicznych, lepiej wyedukowaną, lepiej władającą językami obcymi. Natomiast, kiedy, kiedy dwie rodziny spotkały się, cesarz, który zwykle był bardzo posłuszny swojej matce, co jak zobaczymy było też źródłem konfliktów później w małżeństwie z Elżbietą, postanowił postawić na swoim, zapałał gorącym uczuciem od pierwszego wejrzenia do Sisi, to postanowił doprowadzić do ślubu i, i to właśnie ją wybrał na swoją narzeczoną. Ale ona też jakby się zakochała za uroczyła, zadużyła i miała nawet y, powiedzieć coś takiego, jakże go nie kochać, gdyby tylko nie był cesarzem, byłoby dużo lepiej, no ale był. No był cesarzem, tak, żarty y, podobno były między, między nimi, że byłoby rzeczywiście dużo łatwiej, gdyby był na przykład krawcem i nie towarzyszył mu cały ten splendor, który od początku y, Elżbietę męczył. Tak jak powiedziałam, ona myślę, jako młodziutka dziewczyna, która zaczytywała się w poezji, w literaturze, miała bujną wyobraźnię, na pewno miała dużo takich bardzo romantycznych oczekiwań. Gdzieś tam wyczuła we Franciszku pokrewną duszę, bo myślę, że on tak naprawdę nie był był, wydaje się, wrażliwym człowiekiem gdzieś tam miotającym się cały czas między poczuciem obowiązku wobec cesarstwa, ciężką pracą, a też taką potrzebą właśnie wolności, samorealizacji. Ona liczyła jako, jako ta młodziutka dziewczyna, że to małżeństwo może być pełne romantycznych uniesień. Jak się dowiemy później, nie do końca się to udało, chociaż wiemy, że Franciszek kochał ją bardzo do, do samego końca. Kiedy, kiedy zmarła, bardzo rozpaczał i, i właśnie podkreślał, że bogowie wiedzą, jak bardzo kochał tę kobietę. Zdaje się, że ta miłość Sisi wcześniej wygasła. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Na razie jesteśmy na etapie przyglądania się tej młodej, młodej parze. Sisi, 15-16-letnia, Franciszek niewiele starszy. Zostają rozdzieleni po zaręczynach. Sisi w ciągu kilku miesięcy ma przygotować się do roli cesarzowej, opanować doskonale język francuski, włoski, wszystkie zasady etykiety. W końcu wraca do, do Wiednia, żeby wziąć ślub z Franciszkiem. W Hofburgu dzisiaj możemy podziwiać jej suknię z wieczoru panieńskiego, z tego wieczoru przed, przed samym wyjazdem do Wiednia, która to suknia ma elementy śródziemnomorskie, dlatego o niej chcę tutaj powiedzieć. Jest pełna takich orientalnych zdobień, a na stoli jest wyhaftowany po arabsku co ciekawe napis. O panie, cóż to za piękny sen? I myślę, że to gdzieś tam właśnie oddaje istotę tej sytuacji. Ona była pełna romantycznych oczekiwań, uważała, że rozpoczyna życie właśnie jako królowa w śnie, królowa z bajki. Na życie ułożyło się troszkę inaczej, bo od razu, od samego początku, w zasadzie od pierwszych godzin po ślubie, miała problemy z przystosowaniem się do tej sztywnej etykiety na Wiedeńskim Dworze. Co rzeczywiście doprowadziło do konfliktu z Teściową? Teściowa arcyksiężna Zofia, matka Franciszka, a jej ciotka była bardzo silną osobowością. Franciszek był młodym cesarzem, więc uważa się, że tak naprawdę w dużej mierze rządziła jego matka. Czy rzeczywiście była osobą trudną, czy rzeczywiście tak bardzo zatruwała życie Elżbiecie, jak, jak chce popkultura? Tego nie wiem. Yy, hmm. Dzisiaj. Jak to? Czegoś nie wiesz? <laughs> ja myślę, że nikt tego nie wie. Dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że była, był to jakiś błąd w komunikacji, że yy, arcyksiężna Zofia rzeczywiście była silną osobowością, ale taką była również yy, Sisi. Yy, po prostu nie mogło się porozumieć. Natomiast nie jest być może wcale tak, że, że arcyksiężna Zofia miała złe intencje. Jak przyjrzymy się jej korespondencji z tego czasu, a, a pamiętajmy, że korespondencja w XIX wieku, Zajmowała dużą część dnia y, ludziom z wyższych sfer i była trochę takim, takimi mediami społecznościowymi naszymi dzisiejszymi, prawda? Tak jak my dzisiaj y, często dajemy wyraz różnym emocjom gdzieś tam na Facebooku czy, czy, czy Instagramie, tak oni dawali upust swoim emocjom i refleksjom y, właśnie w listach. I w tych listach jest dużo czułości wobec Sisi, którą ona wyraża pisząc i do siostry, i do innych krewnych. Więc wydaje się, że to nie jest tak, że ona miała złe intencje i była, była tą paskudną teściową, która, która chciała y, Sisi zgnębić. Natomiast rzeczywiście te napięcia były tam bardzo, bardzo wyraźne. Oczywiście y, miłośnikom romantycznych historii zaraz przychodzi do głowy porównanie z, y, z księżną Dianą, która też była gdzieś tam ciemiężona na, y, na, na dworze y, w Londynie. No i znowu pytanie, na ile było, była tak ciemiężona, jak to przedstawiała, a na ile miała po prostu problemy adaptacyjne i y, być może też charakteryzowała się pewnym niezrównoważeniem, pewną niedojrzałością, tak? To nie muszą być kategorie negatywne, to nie jest tak, że, że próbujemy te postacie oceniać, ale może po prostu rzeczywiście była inna i, i, i był tutaj jakiś problem, yy, problem komunikacyjny. Yy, napięcia między arcyksiężną Zofią a... a yy, a cesarzową Elżbietą y, dotyczyły etykiety, stylu życia, y, ale także takich bardzo istotnych rzeczy, chociaż myślę, że etykieta wcale nie była mniej istotna na dworze. E, takich rzeczy jak, jak wychowanie dzieci na przykład. Ym, Wydawało się arcyksiężnej, że Sisi może nie jest wystarczająco dojrzała, aby samodzielnie dziećmi się zajmować i przekazywać im odpowiednie nauki i wiemy, że bardzo była zaborcza wobec swoich wnucząt. Inne ważkie kwestie, bardzo ważkie na dworze cesarskim, to oczywiście kwestie polityczne. Sisi, jako taki właśnie wolny duch, czytający dużo romantycznej literatury, dosyć otwarcie krytykowała austriacki absolutyzm. Wiemy, że bardzo bliska była jej sprawa węgierska, pragnęła wolności dla Węgier, pewnej niezależności od, od Austrii. To wszystko musiało budzić sprzeciw arcyksiężnej. Jedna z najpiękniejszych, a może najpiękniejsza kobieta e, świata w swojej epoce. Sisi. No właśnie, e, przywilej czy presja? Jedno i drugie. Ja myślę, że to zawsze tak jest, że kij ma dwa końce, prawda? E, Sisi na pewno była świadoma e, swojej urody, swoich wdzięków, e, bardzo o tę urodę dbała, e, ale. O ile przez pewną część czasu przynosiła jej ona właśnie radość, było jej na pewno miło być adorowaną i podziwianą, o tyle, szczególnie w późniejszych latach, ta fama, która, która głosiła, że Sisi jest najpiękniejszą kobietą świata, bardzo jej ciążyła. Po pierwsze, dlatego, że czuła się ciągle pod obstrzałem, no jeszcze nie mediów, bo to jeszcze nie są te czasy, ale Każdego go spotykała na swojej drodze, kto chciał się od razu upewnić, czy jest tak piękna, jak, mówi, jak się o niej mówi. Czuła ogromną presję wraz z upływem czasu, mówiąc wprost, starzejąc się, bo czuła, że ta uroda w pewnym momencie zaczyna jej się wymykać i ona musi zrobić wszystko, żeby, żeby ją jakoś zatrzymać. Także na pewno ta, ta wielka presja w tym była i na pewno obok tych napięć w domu, napięć na linii prawda, ona teściowa, napięć na linii ona mąż mogła przyczyniać się do. do Kiepskiego stanu psychicznego Sisi. Podejrzewa się, że chorowała na depresję. Znowu, nie wiemy tego na pewno. Ja, przyglądając jej losom, mam wrażenie, że mogła choroba, chorować na depresję maskowaną czyli na depresję, która objawia się przede wszystkim przez różne dolegliwości somatyczne. I która no właśnie ma troszkę odwrócić uwagę od tego kiepskiego stanu psychicznego, a tak naprawdę wynika z, z masy napięć, jakichś nie, niezaopiekowanych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, emocji. Martina Winkelhofer w takiej niedawno wydanej w Polsce bo w 22 roku bodajże przez marginesy książce o Sisi pisze, że abstrahując od melancholii, z którą zmagała się od okresu dojrzewania, była też bardzo. Bardzo lękliwa, bała się ciasnych pomieszczeń, wstydziła obcych ludzi, nie chciała chodzić słabo oświetlonymi korytarzami. Na pewno też wiemy, że cierpiała na depresję poporodową. To był taki czas, w którym no mało kto zawracał sobie głowę kobietą w tym, w tym trudnym okresie połogu. Najprawdopodobniej żadnej pomocy wówczas nie uzyskała. Cieszono się, że pojawili się kolejni pretendenci do tronu, w pewnym momencie następca tronu, ale już samą postacią matki mało kto się zajmował. Mówi się też o Sisi, że cierpiała na anoreksję. To też nie jest potwierdzona w pełni informacja. Ja czytam w różnych książkach historycznych, że Sisi miewała bardzo duży apetyt i, i lubiła słodycze. Wiemy, że kochała lody na przykład i, i zajadała się nimi po, po każdym posiłku. Z drugiej strony wiemy, że miała okresy, kiedy była. Nadmiernie szczupła. Jest takie zdjęcie, bo część wizerunków to są portrety, część mamy także, także na fotografiach, yy, gdzie widać, że yy, no rzeczywiście te rysy są bardzo takie yy, zmienione wydaje się, że właśnie przez, przez chorobę psychiczną. Yy, przez całe życie miała bardzo wąską talię, czym się bardzo, bardzo szczyciła. Na pewno yy, o tę figurę bardzo dbała. Yy, jadała mało. Ale tak jak mówię, czy za mało, tego nie wiemy. Wiemy, że lubiła rzeczywiście kuchnię śródziemnomorską i tu wreszcie mamy jakiś śródziemnomorski wątek. Jadła głównie ryby, warzywa, mięso z rusztu, uwielbiała ostrygi, okazjonalnie pijała asti spumante, czyli, czyli musujące wino z północy Włoch, Obsesyjnie ćwiczyła. I teraz też pytanie, czy ćwiczyła dlatego, że, że ten wysiłek poprawiał jej stan ducha? Wiemy, że w czasie wysiłku wydzielają się endorfiny, więc, więc mogło to jakiejś redukcji napięcia służyć. Czy dlatego, że, że chciała pozostać szczupła za wszelką cenę? z jeszcze jakiegoś innego powodu, może to ćwiczenie, uprawianie sportu było też jakimś sposobem manifestacji pewnej niezależności. Kobiety wówczas rzadko kiedy to robiły, więc, więc być może był to też jakiś sposób podkreślenia swojej indywidualności. A co ćwiczyła? Przede wszystkim była amazonką zapaloną i jeździła konno z wielką pasją, ale oprócz tego miała w zasadzie wszędzie tam, gdzie, gdzie się zatrzymywała, w każdej swojej posiadłości, miała Sprzęt do ćwiczeń. W Hofburgu można podziwiać w jej, w jej komnatach drążki do ćwiczeń, jakieś takie kółka do podciągania się na framudze. Wiemy, że handlami ćwiczyła. Nowoczesna kobieta. Bardzo nowoczesna. Do tego korzystała później namiętnie z masaży. Masaże to też absolutnie śródziemnomorska rzecz. Oczywiście budziła tym kontrowersję. Mnie się przypomina fakt, że samo słowo gimnastyka pochodzi. Z, ze starożytnej Greki i od słowa oznaczającego nagość. Sisi oczywiście nie ćwiczyła nago, jakby wypadało, jakby chciał źródło słów tutaj, ale ćwiczyła oczywiście w odpowiednio przygotowanych sportowych strojach, które, które zamawiała, a które, tak jak mówię, były wówczas y, zupełną rzadkością. Domykając ten wątek biograficzny, powiedzmy jeszcze o dwóch y, smutnych y, takich wydarzeniach czy, czy akcentach w jej życiu. Czyli o tym, jak to życie się skończyło i, i o dzieciach? Ja myślę, że jej życie się skończyło kilka razy i kilka razy była naprawdę na krawędzi. Z całą pewnością, bardzo, jeśli nie najbardziej dramatycznym momentem jej życia była utrata jej jedynego syna Rudolfa. Chociaż nie była to pierwsza utrata dziecka, z jaką się borykała. Sisi miała w sumie czworo dzieci. Jej pierwsza córeczka, Zofia, zmarła, kiedy cesarska para podróżowała do Włoch i na Węgry z, z dwoma córeczkami, bo, bo, bo pierwsze w kolejności właśnie chronologicznie urodziły się dwie dziewczynki. I najstarsza z nich, Zofia, zmarła najprawdopodobniej na tyfus czy jakąś inną zakaźną chorobę. I to była ta pierwsza wielka strata w życiu Sisi. W międzyczasie na dworze panowała ogromna presja, aby Elżbieta wydała na świat męskiego potomka, następcę tronu. Co wreszcie się stało? Narodził się Rudolf. Rudolf, który był wychowywany głównie przez babkę i zatrudnionych przez nią nauczycieli, był, zdaje się, Takiej dosyć kruchej konstrukcji psychicznej był, zdaje się, bardzo podobny do Sisi. Był takim wolnomyślicielem, wolnym duchem, poszukiwał własnych dróg. Nie bardzo mu na to pozwalano, jednocześnie starając się ulepić go na, na wzór właśnie takiego idealnego, habsburskiego, silnego, niezłomnego władcy. Co kiepsko się skończyło, bo prawdopodobnie również on zmagał się z, z depresją, z, z, z kryzysami psychicznymi. I rzeczywiście w pewnym momencie e, dzieje się wielka tragedia. Rudolf umiera. E, Znowu, jak to zwykle w, w historii yy, teorii na ten temat, na temat tego wydarzenia jest wiele. Ta ogólnie przyjęta yy, głosi, że Rudolf popełnił samobójstwo, yy, poczynił to w towarzystwie swojej kochanki, młodej, osiemnastoletniej bodajże, znaleziono ich oboje martwych w pałacyku myśliwskim yy, Meierling. Yy. Niektórzy twierdzą jednak, że jak się tej sprawie przyjrzy bliżej, to może, nie do końca było to może nie do końca było to samobójstwo, a jednak morderstwo. Rudolf był nielubiany w pewnych kręgach, bo krytykował absolutyzm Habsburgów, krytykował własnego ojca, jego politykę, więc być może komuś się po prostu podłożył. Fakt faktem, że umiera młodo, miał wówczas bodajże około 30 lat. No i umiera następca tronu, umiera syn, o którego matka bardzo walczyła, bo próbowała go wyrwać z pod tej kurateli teściowej i, i zbliżyć do niego. To jakoś nie bardzo, I zbliżyć się do niego to się nie bardzo udawało. Sisi tak naprawdę nigdy już równowagi po śmierci syna nie odzyskała, od momentu, kiedy, kiedy zmarł nosiła do końca życia, tylko czerń. Miała później z cesarzem jeszcze jedno dziecko, córkę, no ale ta śmierć Rudolfa rzeczywiście kładła się cieniem na, na całej biografii już do końca życia, które skończyło się również bardzo dramatycznie w podróży, bo tak jak powiedzieliśmy i będziemy opowiadać zaraz dokładniej, była niestrudzoną podróżniczką i cały czas całe życie była w ruchu, szukając wrażenia, być może też uciekając. Od różnych problemów. I koniec jej życia przypadł właśnie na jedną z podróży. To był rok 1898. Była akurat w Genewie w Szwajcarii i została tam zaatakowana przez. Włoskiego anarchistę, mamy znowu wątek śródziemnomorski, Luigiego Luceni, um, niestabilnego psychicznie mężczyznę, który bodajże um, szukał po prostu um, rozgłosu, szukał, próbował um, popełnić czyn, który, który pozwoli mu się zapisać w historii, chciał, um, Zamordować kogoś z wysokich kręgów, dzięki czemu trafiłby na pierwsze strony gazet. Tak się rzeczywiście stało. Chociaż to nie Sisi była na jego celowniku od początku, miał inne pomysły na ofiary, no ale Sisi akurat się, że tak powiem, napatoczyła. Coraz więcej wiemy o Sisi. Czas przyjrzeć się teraz, Śródziemnomorskości jej duszy, o może tak to pięknie powiem i musimy zacząć już od samego imienia. No tak, imię ma śródziemnomorskie w pełni, chociaż pewnie nie każdemu z nas tak się kojarzy, jak myślimy Elżbieta to większość nas, nas myśli o y, królowej Elżbiecie na przykład y, angielskiej, prawda? E, a Elżbieta to jest y, to jest przecież imię biblijne, imię hebrajskie. Y, od Eliszewa, Bóg mą przysięgą, takie jest jego znaczenie. Elżbieta to była matka Jana Chrzciciela, pamiętajmy, chociażby, prawda? Było oczywiście tych, tych Elżbiet więcej. Na ile to imię jakoś naznaczyło jej historię, trudno powiedzieć. Bóg mą przysięgą brzmi bardzo e, podnośle. Elżbieta była osobą wierzącą, e, ale myślę, że w taki bardzo prosty, dziecięcy sposób. To była taka radosna, dziecinna wiara w dobrego, kochanego Boga, na którym można zawsze polegać. I który najpiękniej wyrażał się i wyraża w, w przyrodzie, w naturze. Na pewno nie była bigotką i na pewno nie lubiła tych sztywnych ceremonii, w których wyrażała się religijność Wiedeńskiego Dworu. To imię nadali jej rodzice blisko związana była i z matką, i z ojcem, choć charakterologicznie wydaje się, że bardziej podobna była do do Maksymiliana, do swojego ojca. Na pewno właśnie po nim odziedziczyła wielką pasję do podróży i do Morza Śródziemnego, które on kochał bardzo, zarówno jeśli chodzi o, o wojaże, jak i o kulturę. Małżeństwo jej rodziców, chociaż mieli sporą gromadkę dzieci, nie było małżeństwem szczęśliwym, właśnie ze względu na pewne różnice charakterologiczne przede wszystkim, bo Maksymilian, ojciec Elżbiety, był. Chulaką, człowiekiem zamożnym, który bardzo chętnie trwonił majątek. Był bardzo wykształcony, a jednocześnie bardzo lubił zabawowy tryb życia. Tak jak powiedzieliśmy, ona po nim właśnie odziedziczyła pasję do podróży, którą widać już chociażby w fakcie, że miesiąc po narodzinach córeczki Maksymilian opuścił rodzinę i rozpoczął długą podróż na Bliski Wschód. W źródła znajdziemy informację, że dotarł między innymi do Kairu w Egipcie, gdzie ku zdumieniu arabskich towarzyszy grał na cytrze na szczycie piramidy Hoopsa, jaką tam wlazł, mówiąc kolokwialnie. Nie wiem, ale obrazek tego. Bawarskiego księcia grającego na cyprze na cytrze na cyprze. grającego na cytrze na piramidzie wydaje mi się dosyć malowniczy cytra mówisz to jest bardzo ciekawe ponieważ to jest instrument który gdzieś swoimi korzeniami sięga też do Austrii do Niemiec co więcej jest instrumentem dla Wiednia szalenie istotnym jeśli pamiętasz taki stary film z 49 roku pod tytułem trzeci człowiek bardzo nowoczesny choć bardzo stary Kryminał z takim puszczonym okiem do widza to cała muzyka jest nagrana właśnie na cytrę, tylko na jeden instrument, i kompozytora tego filmu reżyser znalazł na ulicy w Wiedniu grającego, po prostu. No widzisz, ale cytra to też jest śródziemnomorski przecież. Dlatego mówimy, że Wiedeń leży nad Morzem Śródziemnym. No właśnie. Mnie się przypomina y, Piwnica pod Baranami i piękna pieśń Grajmy Panu. Prawda? I tam się właśnie pojawia cytra. Tak? Na cytrze. cytrze. Grajmy Panu na cytrze. Y, dla Sisi słońce miało kolosalną wartość i znaczenie. Masz taki fragment wiersza piękny? E, tak. E, m, Sisi namiętnie pisała wiersze. Te wiersze są różnej wartości literackiej, powiedziałabym. E, niektóre są całkiem niezłe. Natomiast na pewno e, no nie była największą poetką wszechczasów. E. <grym> które są, są całkiem przyjemne. W jednym z, ze swoich wierszy, który napisała w roku 87 bodajże, podkreślała. 1887. 1887. Tak, czas leci. Napisała, podkreślając fakt, że urodziła się w niedzielę. Pamiętajmy, że to w łacinie, w kulturze rzymskiej jest dzień słońca. Ja, dziecko szczęścia słonecznego łona, na złotym tronie słońca posadzona, ze złotych promieni misternie spleciona lśni na mych włosach słoneczna korona. Podkreśla tutaj no, bardzo ładnie. Podkreśla tutaj bardzo ładnie, tak, ten, ten swój związek e, ze światłem. E, I dalej w tym wierszu pisze, że bez światła słonecznego, bez obecności słońca, które oczywiście jest tutaj symboliczne, po prostu umiera. E, tak jak mówię, to Słońce jest symboliczne, bo może chodzić rzeczywiście o, o światło, które na południu jest, jest wszechobecne, ale może chodzić również o ciepło relacji międzyludzkich, może chodzić również o wiedzę, bo światło przecież wiedzę także symbolizuje. Ten głód wiedzy to jest coś, co odziedziczyła po ojcu. Tak jak powiedziałam, on był człowiekiem bardzo wykształconym i miał wspaniałą bibliotekę, złożoną z 30 bodajże ponad tysięcy tomów. Które, jak głosił, wszystkie przeczytał lub przynajmniej przejrzał. I Sisi rzeczywiście też uwielbiała książki, uwielbiała lekturę, czytała zarówno poezję, jak i prozę. Miała w sobie taki wielki głód wiedzy. Zobaczymy później, przy okazji jej fascynacji Grecją Starożytną, że na przykład wiedziała absolutnie wszystko o wykopaliskach Szlimana w Troi, które Toczyły się za jej życia, ale umówmy się, to nie był czas, kiedy można było siedzieć przed komputerem i śledzić w internecie, co danego dnia jakiś archeolog wykopał, prawda? Ona była ze wszystkim na bieżąco, na pewno jej, 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 jej rola, fakt, że była cesarzową, ułatwiała zdobywanie informacji, ale no musiała mieć ten wielki głód wiedzy w sobie i, i tak rzeczywiście było. Mm. Miała w sobie na pewno pasję życia, yy, iskrę, mnóstwo wiadomości zdobywała przez podróże, yy, o których tutaj powiemy szerzej, ale starała się też każdą chwilę w ciągu dnia yy, wykorzystać na poznawanie świata. Mówiliśmy, że bardzo dbała o swoją urodę. I jako cesarzowa, miała oczywiście do dyspozycji swojej dwórki, pani od makijażu, fryzjerki, całą świtę, która, która pomagała jej tę urodę pielęgnować i dzięki temu miała wówczas wolne ręce i głowę i mogła zajmować się wówczas rozwijaniem swoich pasji. Bardzo dbała o swoje włosy, z których słynęła na całym świecie, miała włosy w pewnym momencie sięgające podobno aż do ziemi. Nie wiem, czy do ziemi, czy, czy do połowy łydki, ale na pewno były bardzo długie. Ich codzienne czesanie zajmowało dwie, trzy godziny podobno. I to był właśnie ten czas, który ona poświęcała na lekturę. Szczególnie chętnie czytała Iliadę i Odyseję, także Homer jej był bardzo bliski. I na naukę języków. W, w szczególności bardzo ukochała język grecki, zarówno starożytną Grekę, jak i nowogrecki. I właśnie podobno namiętnie uczyła się tych języków podczas, podczas toalety. I jeszcze tego nie powiedziałyśmy, choć gdzieś to brzmi pomiędzy, pomiędzy wierszami i też ten Wiedeń się pojawił parę odcinków w podcaście Lentę wstecz. No bo. Sisi i Julia przywiozła z Wiednia, tak naprawdę, a do Wiednia pojechała eksplorować również ślady śródziemnomorskie. No i skąd ten Wiedeń taki śródziemnomorski? <grym> Okazuje się, że tych śladów jest tam bardzo dużo. Ja bym chciała, żebyśmy powiedziały o tym wprost teraz kilka takich słów, a potem wam podpowiemy, co po Sisi czy wokół Sisi w Wiedniu oglądać, czy też w ogóle szerzej, a także co bez związku z Sisi w Wiedniu robić, jeśli macie ochotę, odpocząć tam w stylu. Taki, takie mamy dla Was tutaj podpowiedzi. Zatem, mówiąc o Wiedniu, musimy się cofnąć aż do Marka Aureliusza, naszego kochanego. Tak, nie ma odcinka podcastu bez Marka Aureliusza. To jest, to jest bardzo urocze i rzeczywiście on chyba jakoś przyświeca tutaj naszym nagraniom cały czas. Szczególnie ze względu na fakt, co zawsze podkreślam, że ym, on widział świat jako pewną sieć połączeń, że wszystko, wszystkie elementy rzeczywistości cudownie się łączą, jedne na drugie wpływają. No i tak, tak tutaj rzeczywiście też jest. No, wzięłyśmy sobie dzisiaj na warsztat Sisi e, Habsburską e, Cesarzową, a okazuje się, że mamy tutaj całe Śródziemno-Morze i nagle nam się pojawia Marek Aureliusz. No, dobrze, no to dlaczego się pojawia? Dlaczego nam się pojawia Marek Aureliusz? Marek Aureliusz spędził dużą część swojego życia właśnie w okolicach Wiednia. Jak wspomnicie chociaż Słynny film Gladiator, to cała ta pierwsza część, która, która toczy się na walkach z plemionami germańskimi. Mamy właśnie Marka Aureliusza, który przekazuje swoje dziedzictwo gladiatorowi, wcześniej spotyka się ze swoim synem, który, jak wiemy, jest synem wyrodnym. To wszystko dzieje się właśnie w okolicy dzisiejszego Wiednia. Tych starożytnych śladów jest tam zresztą dosyć sporo. My na stronie Lente piszemy na przykład o Kornuntum, to jest takie obozowisko wojskowe, które właśnie niedaleko Wiednia się znajduje i które dzisiaj można zwiedzać. Jest tam cudowna rekonstrukcja tego, jak w ogóle wyglądało życie w takiej miejscowości starożytnej, rzymskiej, ale poza Rzymem. Dobrze pamiętam, bo chyba Windobona w ogóle się pojawia w, w Gladiatorze, gdzieś tam nawet w takim haśle. Ale w samym Gladiatorze, bo jak sądzę, film bardzo dużo osób zna, tych wątków jest jeszcze więcej poza samym markiem Aureliuszem, który inaczej kończy w Gladiatorze, inaczej naprawdę, bo naprawdę zdaje się w ogóle skończył w Windobonie, czyli w Wiedniu. Kiedy Hans Zimmer pisał muzykę do filmu Gladiator. Myślał sobie o, o różnych takich wątkach, i stąd te toskańskie pejzaże i głos lisy Gerard w cudownej kobiecej wokalizie, która miała dodać właśnie takiego słońca i liryzmu tej opowieści, śródziemnomorskiego słońca. A w scenach walk, w scenach bitew, bardzo brutalnych, zastanawiał się, w jaki sposób odnieść się do um, do Koloseum, czyli do areny walk gladiatorów, która dla niego była takim budynkiem idealnym, perfekcyjnym. Szukał więc takiej perfekcji w muzyce. Zastanawiał się, czy gdzieś w historii muzyki jest taka forma idealna, perfekcyjna, wspaniała. I doszedł do wniosku, że taką formą jest walc wiedeński. Zatem, jeśli będziecie teraz oglądać gladiatora albo słuchać, to wsłuchajcie się w sceny walk. I spróbujcie policzyć na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Na pewno się Wam to uda. Tak. Większość z nich napisana jest właśnie w duchu walca wiedeńskiego. Pora zaprosić Was do Wiednia. Gdzie najpierw? Schönbrunn czy Hofburg? Wiedeń, w moim odczuciu, spędzałam tam bardzo dużo czasu w dzieciństwie, teraz podczas majówki odbyłam kolejną wizytę, już taką mocno dorosłą. W moim odczuciu jest miastem chłodnym. On rzeczywiście ma elementy śródziemnomorskie. Był miastem, jak wiemy, właśnie związanym ze starożytnym Rzymem, później związanym z Włochami, więc tych włoskich wątków tam jest bardzo dużo i w sztuce, i w architekturze, ale mimo wszystko jest miastem, tak jak mówię, w moim odczuciu mocno chłodnym. I myślę, że Sisi, taka osoba, która, która jak pisze y, Brigitte Haman w, w swojej doskonałej biografii, która teraz m, miała swoje wznowienie kilka dni temu, wydana przez PiW. Bardzo wam serdecznie polecam. Doskonała książka, najlepsze chyba opracowanie dostępne w języku polskim na temat y, Elżbiety Bawarskiej. Ona marzyła o bezpośrednich kontaktach międzyludzkich, o szczerości, otwartości, możliwości wyrażania emocji. Myślę, że oto w Wiedniu, szczególnie w Wiedniu habsburskim, Mogło być rzeczywiście trudno. I dlatego ja mam wrażenie, że Sisi miota się między różnymi posiadłościami, próbując jakoś znaleźć miejsce dla siebie, dla tej swojej słoneczności, dla tego poszukiwania właśnie e, światła i ciepła. I wydaje się, że rzeczywiście z tego względu, z tych dwóch głównych pałaców wiedeńskich, w których rodzina się zatrzymywała, bliższy był jej Schönbrunn. W od Hofburga jest to miejsce rzeczywiście bardzo słoneczne jest to ta letnia rezydencja Habsburgów, z przepięknymi ogrodami, które wypełniają rzeźby oczywiście w dużej mierze odnoszące się do, do greckiej i rzymskiej mitologii. Dużo jest elementów dekoracyjnych, takich mocno śródziemnomorskich, chociażby Wielka Galeria, to są freski Włocha Guglielmego. W Małej Galerii obok mamy słynne litery SPQR na suficie, tak? czyli Senatus Populus Queromanus. Więc, więc też zaraz mi się Rzym przypomina. Kiedy krążymy po apartamentach cesarskiej pary w Schönbrunn, też widzimy, myślę, dosyć wyraźnie taką właśnie różnicę w osobowości, tej potrzebie otoczenia, otaczania się światłem, która charakteryzowała cesarską parę, bo gabinet Franciszka jest taki bardzo surowy. A obok mamy Salonik y, Sisi, w którym pisała wiersze, który no, jest niczym śródziemnomorska oranżeria pełen y, egzotycznych roślin, y, taki bardzo, bardzo kobiecy, bardzo ciepły. Y, jej główny salon y, to też jest kremowa boazeria i tapety w kwiaty, nie mówiąc o y, pokojach Bergla, bardzo słynnych, to są pokoje, które y, których realizację zleciła jeszcze bodajże Maria Teresa, które mnie kojarzą się z jadalnią cesarzowej Liwi z Prima Porta, które możemy oglądać w Rzymie w Palazzo Massimo alle Terme. No, i które właśnie słyną z tych niezwykle naturalistycznych, a jednocześnie fantazyjnych fresków, pokazujących e, magiczny ogród i, i rośliny, i drzewa, i ptaki. I to wszystko odnajdujemy również w tych pokojach bergla, które, które również zamieszkiwała e, rodzina cesarska. To, co mnie uderzyło w, w Schönbrunn, e, to jest słynny labirynt, który gdzieś tam za, nie wiem, chyba dwa euro można e, obejrzeć i, i, i pokrążyć w nim e, w Wśród tego odpowiednio przyciętego bukszpanu. Mam wrażenie, że, że to jest takie miejsce właśnie bardzo symboliczne w, w tym ogrodzie, bo wydaje się, że, że Sisi cały czas w jakimś takim labiryncie krążyła i próbowała odnaleźć swoją drogę. Natomiast takim miejscem, które jeszcze bardziej przypomina mi właśnie o tym zderzeniu jej południowej osobowości, południowej natury z, z tym habsburskim chłodem, jest y, słynna y, palmiarnia w Schönbrunn. To jest jedna z największych w Europie tego typu konstrukcji, Najwie jedna z największych w Europie palmiarni w ogóle, znajdująca się w ogrodzie francuskim i wzniesiona na życzenie Franciszka Józefa. Być może także dlatego, że chciał w ten sposób e, zrobić przyjemność żonie. Wiemy, że bardzo często koja e, kierował się właśnie e, taką motywacją. E, I w tejże palmiarni mamy przejście między tą częścią chłodną a częścią gorącą. Ja nie mogłam się tam powstrzymać od skojarzenia, że to są właśnie te dwie natury, które spotkały się na wiedeńskim dworze. E, gorąca, pełnokrwista e, Sisi e, i ten Franciszek, który chciałby wyjść jej naprzeciw i chciałby kosztować życia i chciałby e, poznawać świat, ale no, zatrzymują go właśnie konwenanse, poczucie obowiązku i... I ten chłód, który, w którym został wychowany. Ale śródziemnomorskie ym, elementy są też w Hofburgu. No są, ale ja ci powiem, że ja miałam wrażenie tam jednak ym, dojmującego chłodu. Ten chłód zresztą zreszt został ciekawie pokazany w, w filmie o Sisi, który niedawno gościł na naszych ekranach y, w Gorsecie. Widziałaś ten film? Tak. Tam Hofburg jest bardzo ciekawie pokazany, ponieważ jest taki odrapany, bym powiedziała. Te wnętrza nie są tak pięknie zachowane i, i, i czyściutkie, i wychuchane jak, jak w rzeczywistości. I myślę, że ma to podkreślać pewne takie zmęczenie tego dworu formami, które, które tam panują. Hofburg w rzeczywistości... Jest właśnie wychuchany, czyściutki, pięknie odrestaurowany. Ale rzeczywiście, rzeczywiście zimne. To jest rezydencja Habsburgów od XIII wieku bodajże, zaaranżowana na takową, kiedy jeszcze władali jako cesarze świętego cesarstwa rzymskiego. Sisi niejednokrotnie w swoich listach i wierszach, o których tutaj wspominałyśmy, określała Hofburg jako więzienie. Rzeczywiście te akcenty południowe tam są. Mamy dzieła włoskich rzeźbiarzy i architektów. To generalne wrażenie jest, jest moim zdaniem zdecydowanie niepołudniowe. Ona oczywiście gdzieś tam próbowała je przemycać w swoich po w pokojach, kiedy zwiedzamy. Muzeum Sisi, które zaaranżowano właśnie w, w komnatach cesarskiej pary. Mamy jasne ściany, mamy te motywy kwiatowe, mamy sprzęt do ćwiczeń, o których wspominałam, łóżko do masażu. W jej salonie podziwiać można posąg Dłuta Antonia Kanowy, posąg muzy polichymni muzy, poezji, szczególnie poezji sakralnej, ale, 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 nie tylko. Także te akcenty śródziemnomorskie tam, tam są. Natomiast myślę, że generalnie trudno było Sisi tam odnaleźć to światło, którego poszukiwała. Stąd jej podróże nie tylko za morskie, ale także podróże do, do innych posiadłości Habsburgów, których było bardzo wiele. E, mamy chociażby Bad Ischl, w którym zresztą e, cesarska para się poznała i zaręczyła. Mamy posiadłości węgierskie, e, które, które bardzo kochała. E, I mamy tutaj mocny wątek śródziemnomorski, e, Hermesville, to jest willa, e, która znajduje się pod Wiedniem. To był podarunek cesarza Franciszka dla żony, którą, który, o, o budowie którego zdecydował w roku 1881 pragnąc podarować Sisi właśnie miejsce na wskroś śródziemnomorskie i jednocześnie dosyć blisko dworu, dosyć blisko Wiednia, tak aby zachęcić ją do spędzania jak najwięcej czasu w, w austriackiej stolicy, z której Sisi cały czas w te swoje śródziemnomorskie podróże uciekała. Nazwa Wili oczywiście nawiązuje do, do boga Hermesa. Mamy tam wykonane z białego marmuru posąg, tego boga. To był ukochany grecki Bóg Sisi, to zresztą zawsze sobie myślę, że nas łączy, bo, bo dwie najukochańsze postacie z greckiej mitologii to był Hermes i Achilles, dokładnie te same, które ja lubię najbardziej. Pałac ukończono w roku 1886, w następnym roku Sisi zatrzymała się tam po raz pierwszy i chociaż w jednym ze swoich wierszy nazywa go Pałacem Marzeń, ten, ta nazwa zresztą wykorzystywana jest dzisiaj w folderach turystycznych do tego, aby przyciągnąć turystów, którzy, którzy tłumnie to miejsce zwiedzają, wydaje się, że ta Hermes Villa Mimo wszystko nie spełniła jej oczekiwań. Może tu było za dużo presji ze strony Franciszka, może jego naiwne myślenie, że piękna willa może zatrzymać wytrawną podróżniczkę, jaką była Sisi, no w każdym razie mimo że była pełna śródziemnomorskich akcentów, pięknych fresków wewnątrz, mebli stylizowanych na antycznej, właśnie posągu hermesa w ogrodzie, Sisi nie do końca go polubiła i wcale nie spędzała w nim tak dużo czasu, jakby sobie mąż życzył. Zdecydowanie bardziej pokochała swoją willę na Korfu, Achilleon, o której opowiemy wam później. Później, czyli za dwa tygodnie w następnym odcinku, który też będzie z Sisi, a właściwie podróżą Sisi poświęcony. A zakończmy ten odcinek jeszcze takimi wskazówkami praktycznymi, jak chodzić po Wiedniu w stylu śródziemnomorskim. Zachęcam, żeby chodzić wolniej niż ten tłum, który spieszy się od atrakcji do atrakcji. Na pewno mogę Wam polecić Muzeum Historii Sztuki, ponieważ tam jest wspaniałe włoskie, w ogóle południowe malarstwo, i można tam się zachwycać godzinami, godzinami, dopóki nie usłyszycie komunikatu, że trzeba muzeum opuścić. Mm. I jeszcze taki mały drobiazg. Kiedy będziecie sunąć w dół najczęściej Marię Hilfestrasę, to spróbujcie odbić z tej głównej, dużej, handlowej ulicy w bok i spróbować się przejść właśnie tam, gdzie już jest ciszej, gdzie, gdzie ten Wiedeń jest znacznie bardziej śródziemnomorski, cieplejszy, gdzie pięknie świeci słońce. Jest tam taka moja ukochana kawiarnia, która nazywa się Cafe Jelinek. I kiedy wejdziecie przez skrzypiące drzwi... Zobaczycie yy, wiatrak, który yy, napędza trochę powietrza. Wszystko w bardzo, bardzo śródziemnomorskim stylu. I nad barem napis w stylu lente. Klientów, którym się spieszy, nie obsługujemy. Przepraszamy.